Grasz CS-a i nagle spotykasz takie problemy. Nie masz pieniędzy. Nie możesz kupić nawet zwykłego pistoletu. Widzisz, jak twoi teammate'i posiadają różne P90, FAMASy, MAGi, XLM-y i w ogóle. Teammate'i dosłownie olewają cię ciepłą, żółtą cieczą. Spokojnie przychodzę z pomocą. Ponieważ dzięki tej broni już nigdy nie będziesz musiał się martwić o przyszłe zakupy. Zobacz, jest tak tania, że będziesz mógł ją kupić co rundę. Nawet jak nie będziesz mieć kasy, zawsze będzie na to kasa. Oczywiście, że tak. Zobacz, z nią może stać się niewidzialny. Wchodzisz, goście cię nie widzą w ogóle. Zachowują się jak boty totalne, stoją w miejscu i cię omijają. Patrz, oni nie mają teka. Strzelają jakby na łby się z nimi pozamieniały. No tek to dosłownie istna maszynka do zabijania. Biegniesz i strzelasz, sami giną. Przecież to ma lepszą celność jak większość z broni w tej grze. Jeszcze wyobraźcie sobie grę na takiej małej mapie. To jest dosłownie wygrana gierka. Bierzesz, strzelasz i tyle, i chodzisz, i raszujesz. Nie dość, że jesteś trudnym celem, to jeszcze łatwo trafiasz, bo... prawie za każdym razem. Prawie. No na to prawie można przymknąć oko. A nawet dwoje oczu. Poza tym jest perfekcyjnie. Idealnie. Niesamowicie. 10 na 10 terrorystów poleca. 0 na 10 antyterrorystów nie poleca. Z Kałachem już tak dokładnie nie będziesz. Nieważne co. Zobacz, ile tych kul jest na ścian. Tragedia. Zamień to na teka. I tyle. I po problemie. Na dodatek zniszczysz wszystkie obiekty tym pistolecikiem. Więc zacznij używać już teraz. Podobał ci się materiał? To bardzo fajnie. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę, suba, komentarz, subskrypcję i tak dalej. Oraz wbij na mojego Twitcha, na którym robię co jakiś czas jakieś live'y z różnych gierek typu Lethal Company, może Counter Strike, może Minecraft, zobaczymy co jeszcze. No to co, do następnego, na razie.